Pałace marzeń. Przytłoczeni szarą i smutną rzeczywistością, często uciekamy w świat baśni i marzeń. Nic w tym dziwnego. Każdy człowiek poszukuje w życiu prawdziwych wartości i piękna. Niektóre rzeczy i zjawiska na świecie wprawiają nas w zachwyt. Nie chcemy pogrążać się w smutku, rozpaczy, tragediach i problemach. Jeśli jest nam źle, sięgamy po fascynującą lekturę, budujący wiersz, mądre myśli i przekazy innych. Spotykamy się z życzliwymi ludźmi lub podążamy własnymi ścieżkami. Ważne, żeby wybierać takie drogi, które nas nie zwiodą na manowce, nie pogrążą w rozpaczy czy nałogach. Dobrą formą jest każdego rodzaju aktywność. Sporty, biegi, śpiew, pomoc innym. Prace w ogrodzie, spacery, podróże. Świetną formą jest wszelkiego rodzaju twórczość. Zachęcamy do tworzenia filmów z własnych nagrań i tych w oparciu o sztuczną inteligencję. Można osiągnąć niesamowite efekty i stworzyć niepowtarzalne obrazy. Pałace jak ze snu, przepiękne kosmiczne kwiaty, nimfy wodne i leśne wróżki. Całe mnóstwo tajemniczych postaci i miejsc. Można odkryć kosmos naszych marzeń, przenieść się w czasie do różnych epok, stworzyć własny świat wyobrażeń i myśli. Można rozwijać własną twórczość, a przy okazji nieść radość innym. Nie poprzestawajmy na niczym. Rozwijajmy się permanentnie w każdym wieku i odkrywajmy fascynujący świat na nowo, bo tylko piękno, miłość i aktywność może dać prawdziwą radość dla duszy i ciała i wyrwać człowieka z pychy, egoizmu, marazmu i lenistwa. Wszystkim oglądającym nasze filmy życzymy pogody ducha, eksplozji sił twórczych, pracowitości, a nade wszystko prawdziwej miłości.